Dzień dobry. Czy wiesz, że rehabilitacja po operacji, tak zwanej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, to nie tylko ćwiczenia i powrót do sportu, to także szansa na poprawę jakości życia, przywrócenie zdrowia. I w tym materiale opowiem Ci, jak rehabilitacja po operacji ACL-a zmieniła się na przestrzeni lat i co możesz zrobić, aby osiągnąć najlepsze wyniki. Jak pewnie też wiesz doskonale, tradycyjny model rehabilitacji, który poznajemy na studiach, niestety jest nie do końca skuteczny. Rehabilitacja po operacji ACL-a to proces, który wymaga czasu, cierpliwości, ale również zaangażowania ze strony pacjenta. Nie da się go przyspieszyć, nie da się niektórych kamieni milowych pominąć, ale to nie znaczy, że musi być nudny ten proces, monotonny. Wręcz przeciwnie. Sam sobie taki rehab sportowy po operacji ACL-a jest bardzo ciekawy, fascynujący i przynosi niezwykłą satysfakcję, ale jeśli zastosuje się do kilku prostych zasad. Rehabilitacja po zerwaniu ACL-a, czyli po rekonstrukcji, znacznie ewoluowała w przeciągu ostatnich 30 lat. Przeszliśmy od gipsowania kolana do umożliwienia natychmiastowego ruchu i obciążenia w krótkim czasie, ponieważ nasze zrozumienie koncepcji rehabilitacji wciąż ewoluuje i skupiliśmy się na ćwiczeniach funkcjonalnych i postępach w rehabilitacji, co jest integralną częścią maksymalizacji wyników po ACLR. Proces prowadzenia pacjenta po operacji jest takim ogromnym czynnikiem decydującym o tym, jak dobrze ludzie wracają do zdrowia po operacji, do sportu. I pomimo tych historii o elitarnych sportowcach powracających po operacji szybko jak się da, obecnie badania pokazują i skłaniają się ku opóźnieniu procesu powrotu do sportu, aby zmaksymalizować wyniki u większości osób. Zakłada się, że ten proces powinien trwać minimum 12 miesięcy. Więc wskaźnik powrotu do sportu i niepowodzeń pooperacyjnych jest po prostu zbyt wysoki, jeżeli wrócisz szybciej. Nieraz słyszałem historię, że ktoś wrócił do sportu w przeciągu kilku miesięcy, 6 miesięcy i on już wrócił do sportu. A później słyszę, że ponownie niestety zerwał i miał reoperację. W związku z tym chciałbym omówić takie najważniejsze kamienie milowe wczesnej fazy pooperacyjnej, po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Gdy opanujemy podstawy, reszta stanie się łatwiejsza. Jakie takie są chyba najważniejsze kamienie milowe, takie czynniki, które powinniśmy spełnić? To pierwsze, co każdy fizjo powinien w ogóle wykonywać, ponieważ to głównie do nich należy ta pierwsza faza pooperacyjna, to jest utrzymanie ruchomości rzepki, czyli żeby pobudzić, przemobilizować tą rzepkę, przywrócenie również niezależnego poruszania się. Gdy mówimy o zakresie ruchomości, warto byłoby wspomnieć, że pierwsza faza pooperacyjna to są założenia, żeby przywrócić jak najszybciej pełny wyprost, nawet czasami delikatny, fizjologiczny przeprost. Oczywiście, gdy mówimy o wyproście, to warto zwrócić uwagę na aktywację czworogłowego uda i tutaj możemy wykonać po pierwszej fazie tak zwany test LAK test. Z zabraniem po prostu podparcia i sprawdzamy, czy czworogłowy się odpala, czy kolano po prostu mi się zgina. Czymś, co bardzo, ale to bardzo powinniśmy się zająć w pierwszej również kolejności, to jest zmniejszenie opuchlizny, czyli wszystkie elementy związane przykładowo z drenażem. Jak i również, jeżeli mówimy o testach, to jest aktywacja pośladka. Chcemy przecież, żeby mój pacjent, klient, wasz przede wszystkim klient, pacjent, mógł prawidłowo stać, chodzić. Jeżeli ktoś z Was również wypracuje zakres zgięcia około 90 stopni, a nawet więcej, okej, dobrze, też powinniście to wypracować w pierwszej fazie. Więc takim kolejnym kamieniem milowym, który przychodzi mi do głowy spośród wielu, jest jeszcze oczywiście aktywacja zginaczy stawu biodrowego, kontrola obciążenia osiowego. Więc jeżeli tylko jest ACL operowany, to obciążenie możecie od razu wprowadzić. Bo tutaj nie ma nic innego do uszkodzenia, więc czemu byście mieli tego nie wprowadzać? Chyba że była łąkotka robiona czy cokolwiek innego, to spokojnie, powoli odciążajcie i tylko róbmy tak zwany dotyk motyla. Aktywacja grupy koluszowo-goleniowej powinna być w pozycji, może bardziej w koncepcji typowo izometrycznej. Czyli chcemy tutaj również wykonywać izometrię mięśnia czworogłowego uda, przykładowo w zakresie około 90-60 stopni zgięcia
stawu kolanowego. No i chyba jednym z takich podstawowych ćwiczeń, które każdy widział gdzieś na siłowni, to jest TKE, czyli tak zwane Terminal Knee Extension z oporem w postaci jakiegoś minibanda, terabanda, przykładowo czerwonej gumy 10-kilogramowej, którą montujemy na drabince i prostujemy staw kolanowy, który ma mi jeszcze bardziej pobudzić do pracy mięsień czworogłowy uda. To nie aktywuje VMO, żeby nie było. I takim pierwszym drogowskazem jest oczywiście zmniejszenie bólu i obrzęku związanego z operacją. Chociaż jest to takie oczywiste, warto zastanowić się, dlaczego jest to takie ważne. Naprawdę poniższa lista wskazówek co do rehabilitacji ACL-a nie jest jakoś super trudna do osiągnięcia, ponieważ musimy się zająć pierw bólem i obrzękiem. I oto tylko kilka ważnych rzeczy do rozwiązania. W licznych badaniach naukowych wykazano, że jeżeli jest ból i obrzęk, zasadniczo one wyłączają mięsień jakby wokół kolana, czyli ta czwórka po prostu nie chce się jakoś super aktywować. Oczywiście możemy ćwiczyć w bólu, ale żeby ten ból nie był większy niż 4/10, więc jak najszybciej chcemy zmniejszyć obrzęk i chcemy zmniejszyć poziom bólu, ponieważ wtedy możemy właśnie włączyć odpowiednie mięśnia. Wykazano również, że nawet niewielka ilość jakby płynu w stawie zmniejsza zdolność do skurczu mięśnia czworogłowego uda. Czyli im dłużej utrzymuje nam się ten obrzęk, tym dłużej nie możemy aktywować prawidłowo czworogłowego uda i dalej w całym kontinuum rehabilitacji sportowej nie możemy iść dalej z naszym pacjentem. I bez funkcji czworogłowego trudno jest funkcjonować. A ty masz przecież tendencję do chodzenia ze zgiętym i sztywnym stawem kolanowym. W rzeczywistości powoduje to jeszcze większe zmęczenie mięśnia czworogłowego, co bardzo utrudnia przyrosty siły i hipertrofii, które są najważniejsze. Ból i obrzęk również będą ograniczały zakres ruchomości, co z kolei może ograniczyć znów przyrost siły, która jest kluczowa, ponieważ to ją głównie będziemy później budować, jak i hipertrofię, żeby odbudować tak zwany współczynnik LSI, czyli Limb Symmetry Index. Tak więc, choć ta koncepcja może być prosta, ale zmniejszenie bólu i obrzęku powinno być głównym takim obszarem zainteresowania na początku po rehabilitacji więzadła krzyżowego przedniego. Okłady jakieś z lodu, okłady uciskowe, urządzenia do przykładowo presoterapii takie jak Normatic, Normatek chyba z tego co pamiętam, Pressmatic i tak dalej. Również możemy wykonywać elektrostymulację albo połączyć ją przykładowo czasami z Blood Flow Restriction Training. I moją największą radą dla pacjentów po operacji jest to, że musimy również ich edukować, a nie tylko forsować przy zbyt dużej aktywności. Powoli, spokojnie, nie idźmy za szybko. To jest proces, który musi przejść. To jest stan zapalny, który musimy poniekąd powoli wygaszać. Ale on musi być, ponieważ stan zapalny będzie wprowadzał inne fizjologiczne zmiany. I później, gdy już mniej więcej ogarnęliśmy ból, ogarnęliśmy obrzęk i wiemy w jakich fazach, co z naszym klientem robić, to powinniśmy przywrócić pełny wyprost stawu kolanowego. Czyli przywrócenie pełnego zakresu ruchu wyprostu kolana jest takim kamieniem węgielnym rehabu po operacji rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Tak naprawdę jednak prawie zawsze skupiam się na tym, żeby jak najszybciej przywrócić pełny wyprost stawu kolanowego. Jednym z najczęstszych powikłań po operacji ACL-a jest utrata ruchu, przy czym utrata wyprostu jest bardziej kłopotliwa niż zgięcie. Dlatego zawsze, jak pewnie dostajecie pacjenta, dostajecie wypis ze szpitala i oni tam sobie mają takie swoje protokoły, to jest pewnie od razu zajmijmy się wyprostem. Gdy występuje ból i obrzęk, to wygodniej jest utrzymać kolano zawsze lekko zgięte, jak te osoby leżą. Nie róbcie tego. Zbyt długie utrzymanie w tej pozycji grozi powstaniem tkanki bliznowatej lub zwłóknieniem w stawie, co będzie powodowało, że mamy jeszcze więcej roboty. Czasem lepiej przemęczyć się właśnie te kilka dni, żeby jak najszybciej wyprowadzić wyprost, a nie żebyśmy właśnie zgięli tak delikatnie nogę, bo jest nam wygodniej, bo nie boli. Więc przywrócenie wyprostu kolana natychmiast po operacji jest bardzo ważne, ponieważ po jego napięciu często trudno jest przywrócić ruch. I wolę skupić się na tym na początku i powoli przywracać ruch.
niż zbytnio się napinać, a następnie agresywnie próbować poprawiać ruch, to nigdy nie będzie preferowane i to Twój pacjent albo klient od razu odczuje. Więc utrata pełnego wyprostu kolana nie pozwala na prawidłowe funkcjonowanie stawu kolanowego, nawet jeśli to tylko niewielka utrata ruchu. Ponadto badania wykazały, że utrata ruchu jest jednym z najważniejszych czynników związanych z rozwojem zapalenia stawów po właśnie stanów zapalnych jakby stawu kolanowego po operacji ACL-a, więc na szczęście dzięki odpowiedniej rehabilitacji można uniknąć utraty zakresu ruchomości. Oprócz tego, co fizjo w pierwszej fazie pooperacyjnej robi z pacjentem w gabinecie, zawsze pacjent powinien dostać zadanie do domu, czyli tak zwane take home message, aby wykonywał wiele ćwiczeń ruchowych, rozciągających czasami. Zasadniczo można powiedzieć, że im więcej czasami, tym lepiej. Do oczywiście granicy bólu. Można również przecież pacjentowi dać elektrostymulator, jak macie jakiś dodatkowy do domu, żeby on ciągle stymulował tą nogę. I tutaj nie zakładam 20-30 minut, tylko nawet 3-4 godziny dziennie, a pacjent jeszcze dopina tą nogę, czyli żeby tylko elektrostymulator mógł dopiąć delikatnie tą czwórkę. Jeśli utrata ruchu zaczyna stanowić problem, to nie waham się wprowadzić rozciągania z niskim obciążeniem o długim czasie trwania. Podczas gdy niektórzy wolą robić to na brzuchu ze stopą zwisającą ze stołu, tak jak macie przykładowo teraz materia, ja uważam, że jest to zbyt czasami agresywne i myślę, że ta pozycja na plecach jest najlepszym sposobem na przywrócenie wyprostu kolana. Jednak byłbym hipokrytą, pisząc, że sam tych metod nie stosowałem u swoich sportowców. Oczywiście, że stosowałem, gdy widziałem, że niekiedy wymagają mocniejszego podejścia do wyprostu. Moim celem jest pełny wyprost kolana mniej więcej do takiego pierwszego tygodnia po operacji, no max 10-14 dni. Badania biomechaniczne wykazały, że obciążenie przeszczepu ACL-a podczas rozciągania do wyprostu jest poniżej sił obserwowanych podczas typowych ćwiczeń funkcjonalnych, więc nie ma potrzeby unikania jakichkolwiek takich ćwiczeń. Co więcej, stopniowe wprowadzenie zgięcia stawu kolanowego również będzie optymalną strategią, chociaż utrata zgięcia w kolanie nie jest tak powszechna jak wyprost kolana, zdarza się i nie należy tego bagatelizować. Często dochodzimy do walki między zgięciem a wyprostem. Im więcej pracujesz nad jednym, tym bardziej masz tendencję do utraty w drugim kierunku. Więc lubię również zachęcać pacjenta do pracy nad przywróceniem zgięcia stawu kolanowego, zarówno poprzez rozciąganie, jak i ruchy takie funkcjonalne, takie jak mini przysiady, ewentualne jakieś delikatne takie wypady, przetaczanie nogi, etc., etc. Gdy pacjent może kontrolować zakres ruchu, jego postrzegane zagrożenie jest zmniejszone, a zakres ruchu często wraca szybciej i łatwiej. Dlatego zgięcie kolana jest takie przywracane bardziej stopniowo, przy czym około 90 stopni osiąga się mniej więcej w pierwszym tygodniu. A pełne zgięcie stopniowo powinniśmy osiągać taki czwarty, szósty tydzień. Jak wcześniej wspomniałem, również to powinniśmy zająć się mobilizacją rzepki po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Czasami jednym z powodów zmniejszenia zakresu ruchu jest utrata ruchomości rzepki. Jeśli mobilność rzepki zostanie zaniedbana, szanse na utratę zakresu ruchomości znacznie, ale to znacznie wzrastają. Trzeba mobilizować tą rzepkę. Ruchomość rzepki jest kluczowym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie kolana. Po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego może dojść do wzrostu tkanki bliznowatej wokół rzepki, co ogranicza jej swobodne przemieszczanie się. To z kolei utrudnia zginanie i prostowanie kolana. Ryzyko wzrostu tkanki bliznowatej jest wtedy większe, jeśli do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego wykorzystano przykładowo ścięgno więzadła rzepki, czyli te więzadło właściwej rzepki lub ścięgno mięśnia czworogłowego uda jako materiał przeszczepowy, to wtedy tym bardziej powinniśmy tą rzepkę mobilizować. Więc mobilizacja tkanek miękkich wokół kolana i rzepki jest wykonywana natychmiast po operacji. Lubię również instruować pacjentów, jak to robić samodzielnie i dodawać to do ich takiej pracy domowej. Czyli krótko mówiąc, oni powinni mieć rozpisany plan od Ciebie. Co robią z Tobą, co robią w domu, bo dzięki temu przyspieszysz proces, oni szybciej wrócą, będą szybciej wrócą do chodzenia jak już. No i jak powiedzieliśmy sobie, rzepka, wyprost, zgięcie, opuchlizna, ból, to powiedzmy również o aktywacji kontroli czworogłowego uda.
Oczywiście siła mięśnia czworogłowego po rekonstrukcji ACL-a jest bardzo, ale to bardzo ważna dla przywrócenia funkcji później powrotu do sportu. I niedawne badanie wykazało silną korelację między siłą mięśnia czworogłowego po 12 tygodniach po operacji, od operacji ACL-a, a ostateczną siłą mięśnia czworogłowego w momencie powrotu do sportu. I podkreśla to znaczenie wzmocnienia mięśnia czworogłowego we wczesnych fazach rehabilitacji sportowej. Więc w momencie, kiedy Wy już dacie na początku ćwiczenie jakieś takie bardzo, ale to bardzo pierdołowate na czwórkę, to zauważycie, że lepiej w przestrzeni będzie Wam się pracowało z Waszym pacjentem. I co więcej, nawet możemy już oddać naszego klienta do trenera przygotowania motorycznego, który wie co i jak robić, w okolicach nawet już 6-12 tygodnia, ponieważ on już jest w miarę przygotowany. I jak wspomniano wcześniej, po operacji występuje odruchowe takie zahamowanie kontroli mięśni wokół kolana z powodu bólu, stanu zapalnego, obrzęku. I ponadto, aby zaradzić tym czynnikom, istnieją techniki, które można wykonać, aby pomóc przywrócić kontrolę mięśnia czworogłowego uda. Wielu naukowców opracowało dziesiątki artykułów na temat zastosowania tak zwanej stymulacji elektrycznej, czyli nerwowo-mięśniowej, tak zwane NMES, czyli po prostu elektrostymulator. Podpinamy pod mięsień czworogłowy uda po operacji ACL-a i zasadniczo elektrostymulacja pomaga przywrócić siłę i funkcję mięśnia czworogłowego szybciej niż zwykłe ćwiczenia bez elektrostymulatora. I naturalnie, że elektrostymulacja staje się ważnym takim elementem wczesnych faz rehabilitacji, ponieważ hamuje nam to elementy niechciane, blokujemy wtedy właśnie spadki hipertrofii i siły, które normalnie występują po operacji i co najważniejsze, szybciej nam się odpali czwóreczka. I dodatkową korzyścią elektrostymulacji mięśnia czworogłowego jest to, że pomaga to przywrócić zakres ruchu wyprostu stawokolanowego, czyli mamy dwie pieczenie na jednym ogniu. Więc po uzyskaniu pewnej kontroli, często przechodzę od elektrostymulacji do biofeedbacku, aby jeszcze bardziej zwiększyć tą kontrolę. I jeżeli już mamy mniej więcej czwórkę odpaloną, to powinniśmy przywrócić poruszanie się. Teraz, gdy zajęliśmy się bólem, obrzękiem, zaczęliśmy przywracać ruch i mobilność rzepki, to teraz dopiero możemy włączyć czworogłowe. Łączymy to wszystko razem, aby móc chodzić bez ograniczeń, bez jakiegoś utykania. Jeśli którykolwiek z wcześniejszych wymienionych obszarów nie został jeszcze zrobiony i uwzględniony samodzielnie, to poruszanie się naszego pacjenta będzie trudne lub przynajmniej upośledzone. Przykładem takich działań jest moja klientka, która przyszła do mnie po 6 miesiącu po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, a ona utyka przy wchodzeniu i schodzeniu po schodach. I ja się pytam, co było robione przez 6 miesięcy? Masowane. A czy było ćwiczone? Tak sobie, ponieważ fizjonizm nie da do domu i nie robiliśmy nie wiadomo jakich ćwiczeń. Często tak jest. Klienci, pacjenci są niedociążani optymalnie i nie mają dokręconej śruby. I zauważyłem, że ćwiczenia z obciążeniem takie jak przenoszenie ciężaru, które koncentrują się na przenoszeniu ciężaru i blokowaniu kolana, mogą być początkowo pomocne. Zauważyłem również, że chodzenie do tyłu podczas przechodzenia przez płotek jest pomocne w kołysaniu ciała z powrotem nad stopą i pomaga w osiągnięciu wyprostu stawu kolanowego. Oto takie moje kluczowe elementy do faz rehabilitacji pooperacyjnej po ACL-erze i staram się skupić na każdym z tych wyzwań podczas całej jakby czasami sesji z pacjentem. Im więcej zrobisz z pacjentem na początku i spełnisz wszystkie najważniejsze cele wczesnej fazy pooperacyjnej, tym łatwiej Ci będzie pokonywać kolejne kroki w dalszym etapie po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Naprawdę to tylko początkowo taki wierzchołek góry lodowej, ale podsumowując, sukces po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego zależy naprawdę od wielu czynników, takich jak odpowiednie przygotowanie przed operacją, czyli ta faza wczesna, faza przedoperacyjna, która powinna trwać minimum 6-12 tygodni, stosowanie się do zaleceń lekarza, fizjoterapeuty, później trenera. Nie ma jednej uniwersalnej recepty na powrót do sprawności, ale istnieją takie pewne kluczowe strategie, które łączą wszystkie protokoły, które mogą pomóc Ci osiągnąć Twój sukces. I oto one. Zadbaj o odpowiedni rehab stawu kolanowego, wykonuj ćwiczenia zgodnie z planem i stopniowo zwiększaj obciążenie, zakres ruchu,
Unikaj nadmiernego wysiłku i przeciążenia jakby tej operowanej kończyny, czyli operowanego stawu kolanowego. Szczególnie w pierwszych tygodniach po zabiegu, ponieważ jest to faza, gdzie leczą się tkanki, więc nie jestem gorącym orędownikiem tego, żeby jakoś super mocno dociążać naszego pacjenta, ponieważ on nie wytrzyma. Powinniśmy tutaj bardziej iść w kategorię bólową. Jeżeli 4 na 10 sprawia mi to ból, to mogę ćwiczyć. Wszystko powyżej tego troszkę zredukujmy. I pamiętaj, że regeneracja jest równie ważna jak aktywność fizyczna. To ty z tej aktywności musisz mi się zregenerować, więc ustal realistyczne cele i śledź swoje postępy. Nie porównuj się do innych, że ani nie podawaj, nie frustruj się, że ktoś szybciej idzie. Każdy organizm jest inny i potrzebuje indywidualnego czasu na powrót do maksymalnej formy. Więc mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie pomocny i inspirujący. Pamiętaj, że sukces po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego jest możliwy, jeśli tylko będziesz działać konsekwentnie. Więc życzę Ci zdrówka, powodzenia i trzymaj się, ściskam, Sherlock.